Zielonej Górze było już otwartych ponad 300 zakładów rzemieślniczych. Szerokim echem, szczególnie wśród przedstawicieli starszego pokolenia, odbiła się dwuczęściowa produkcja lubuskiej fabryki młodych społeczników śladami dziadków naszych, czyli wspomnienia pionierów Zielonej Góry. Nie wiedziałem, że tak szeroko odbije się to w takim środowisku senioralnym. Bardzo się cieszę, bo już nie mam swoich dziadków, nie żyją, odeszli z tego świata, ale dzięki emisji tego filmu, dzięki tej produkcji zyskałem dziesiątki nowych dziadków, nowych babć, z którymi mogę codziennie praktycznie rozmawiać. Inspirowany wspomnieniami pionierów i historią miasta film to opowieść o kolosalnych zmianach, jakie od powojennych czasów zaszły w Zielonej Górze i obyczajowości jego mieszkańców. Każdy był związany czy to z edukacją, czy pracował w jakiejś z firm, które pokazywaliśmy, czy nawet pracował u pierwszego burmistrza, pana Tomasza Sobkowiaka, więc myślę, że każdy gdzieś tam coś innego zaczerpnął z tego filmu. Wszyscy byli sobie jacyś tacy przyjaźni. W związku z zainteresowaniem, jakim cieszy się film, jutro projekcja i specjalne spotkanie w sali dębowej Biblioteki Norwida, między innymi dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród których spora grupa pionierów Zielonej Góry. Film plus rozmowa i dyskusja wkomponowany w nasze działania. To jest naprawdę duże wydarzenie, dlatego był ten pomysł i nawiązanie kontaktów z reżyserami. Zapasem, bo 14 lutego również Dzień Pioniera, którego obchody rozpocznie msza w konkatedrze. Później uroczystości przeniosą się na cmentarz, gdzie pionierzy oddadzą hołd księdzu Kazimierzowi Michalskiemu. Będzie odegrany hymn, oczywiście będzie grała orkiestra nasza zielonogórska, zastalowska orkiestra. Następnie po krótkich przemówieniach złożymy kwiaty na grobie pierwszego Polaka, księdza, a następnie odśpiewamy rotę. Film i dyskusja o początkach polskiej Zielonej Góry jutro o 16:00. Spotkanie ma charakter otwarty, wstęp wolny.